Czas na kolejny trening.
inside your head. You refuse to hear. I'm the face that you have to face. Mirroring your stare. I'm what's left, I'm what's right. I'm the enemy. I'm the head that take you down. La red vivo en Barbie, la servida la sienta Barnella. El nuevo quinto solo para corazones puros, guardando unas semillas en tu para estar chao pai pai. De las cápsulas doy boy, de Jay Giro Bai. Yo creo en el ki, no la fuerza como los Jedi. Y es que es como Goku pegó el estirón, casado con Chichi solo porque se lo prometió. Ignacio Gohan que fue secuestrado, Gali Jr. y la flora muerta que fue confinado. Para ti es Kakaroto, Barbie Kakaroto. Supo que era un Saiyan hijo de Bardock. El Namekiano lanzó su rayo cargado y Raditz murió junto a Goku, su hermano. Tocaba cruzar el camino de la serpiente para llegar. You know I'm quick for me.
a po treningu biszkopty, dżem i skyr z kreatynką wiśniową. Za chwilę opowiem coś więcej na temat tej mojej strategii, co, jak i dlaczego. Dzisiaj zamiast rodzynek zdecydowałem się na ryż, żeby wam pokazać ten fajny sposób przygotowania. No, dzięki temu można stworzyć bardzo fajny posiłek. Gdy już woda zaczyna wrzeć, dodajemy jedną ciobatą łyżeczkę przyprawy kebab gyros. I jedną ciobatą łyżeczkę ker. Jeżeli ktoś spożywa sól, to sugeruję jedną zaokrągloną łyżeczkę soli himalajskiej dodać, bo to wtedy nadaje charakteru. Zmniejszamy gaz, żeby się powoli gotowało. Wkładamy ryż. Oczywiście przykrycie. I czekamy, aż się ugotuje. Tak wygląda gotowy ryż. I można sobie zrobić taki fajny posiłek, jak na obrazku, który właśnie widać. W kontekście mojej potreningowej strategii związanej z żywieniem. Dlaczego dużo węgli i niewielka ilość białka? Sprawa jest bardzo prosta. Organizm pierwsze co po wysiłku lub stresie musi odbudować zasoby energii. Dopiero gdy odbuduje te zasoby energii, co jest dla niego właśnie priorytetem, zajmie się odbudową organizmu, czyli wykorzystaniem aminokwasów z białka, które zjemy. Natura nas tak zaprojektowała, że właśnie dla przetrwania najważniejsze jest uzupełnienie energii lub dostarczanie jej cały czas z pożywienia. I tu warto wspomnieć o roli kortyzolu, który jest słynnym hormonem stresu, ale też hormonem przetrwania. Bez niego po prostu byśmy umarli. On w parze z adrenaliną stanowią taki duet. Kortyzol jest pedałem gazu, a adrenalina jest dopalaczem nitro. Oba te hormony podnoszą poziom glukozy oraz zamieniają inne substraty, takie jak aminokwasy lub kwasy tłuszczowe, właśnie w glukozę. Dzieje się to głównie podczas stresu, wysiłku, a przede wszystkim głodu. To nas podtrzymuje przy życiu, więc temat jest banalny. Po treningu po prostu ładuję węgle, troszeczkę białka i dopiero następnego dnia solidnie podnoszę białko, gdy już organizm ma odnowione zasoby energii. Wtedy może zająć się przebudowywaniem i wzrostem. Gdyby mnie ktoś zapytał, co bym pierwsze zrobił, gdybym jeszcze raz zaczynał swoją przygodę od zera z treningami, no to z pewnością naprawiłbym sobie glikemię i gospodarkę insulinową. Bo to miałem też kiedyś zrypane i teraz ponownie musiałem to naprawiać. To byłby po prostu pierwszy krok, bo on jest najważniejszy tak naprawdę. Gdy ktoś ma porobioną glikemię i gospodarkę insulinową, no to o czym my tu mówimy? Jak ktoś może wtedy budować masę mięśniową lub redukować tłuszcz? Właśnie wtedy, gdy mamy coś z insuliną, niestety wszystkie kalorie praktycznie idą w tłuszcz, trudno zbudować mięśnie i bardzo trudno je schudnąć. Więc najpierw naprawiłbym organizm, potem ustawił dietę tak, żeby po prostu osiągać swoje cele i efekty sylwetkowe. Chociaż sylwetka jest tylko skutkiem ubocznym mojego treningu. Mój trening opiera się właśnie na 3, max 5 powtórzeniach, rzadko kiedy wychodzę poza ten zakres. Zwykle są to 3 serie na każde ćwiczenie. Zwykle 15 powtórzeń robię sobie w ćwiczeniach na brzuch i lędźwia, ewentualnie na łydki. Bo generalnie moim celem w treningu jest siła. I właśnie teraz odbudowuję sobie siłę. Przypominam ciału, jak to jest dźwigać ciężar. No a w późniejszym czasie, jak już będzie dobrze to wszystko szło, włączę trochę dynamiki i z pewnością wracam do akrobatyki. Chcę jeszcze powiedzieć coś w kontekście cukrów prostych, które są tak złą sławą owiane. Ta sprawa też wygląda nieco inaczej niż nam jest przedstawiana, bo ogólnie cukier sam w sobie szkodliwy nie jest, to jest węglowodan. I tak każdy inny, nawet złożony węglowodan, idzie w glukozę. Tu chodzi o coś innego. Cukry proste
pobudzają wątroby do wytwarzania wolnych kwasów tłuszczowych. Tu jest cały problem, pierwszy z dwóch. Im więcej kwasów wolnych tłuszczowych krąży we krwi, tym gorzej organizm reaguje na insulinę i po prostu to jest preludium też do wspomnianej we wcześniejszych odcinkach insulinooporności. Druga kwestia dotyczy systemu kontroli glukozy we krwi. Tutaj właśnie cukier prosty pod wieloma postaciami przeregulowuje system kontroli. Im więcej takich przeregulowań, przesyceń, tym gorzej to zaczyna funkcjonować i zaczynają siadać kolejne mechanizmy regulujące glukozę we krwi. No i też kończy się to potem załamaniem pracy tego systemu kontroli glukozy. No i mamy również insulinooporność i problemy z glikemią. Fajnym trikiem jest na przykład zjedzenie jabłka lub dwóch przed posiłkiem węglowodanowym lub na przykład po treningu przed ładowaniem węgli. Znalazłem dużo informacji, że fruktoza bardzo pomaga w metabolizmie glukozy oraz napędza tworzenie się glikogenu wątrobowego. Chcę jeszcze dodać, co odkryłem w kontekście węglowodanów i ich wpływu na tycie. Jest kilka badań, które właśnie sprawdzało, od czego bardziej tyjemy, od tłuszczu czy węglowodanów. Proces, który odpowiada w tym wypadku za tworzenie się tkanki tłuszczowej, nazywa się lipogeneza de novo. I w badaniach wyszło, że to tłuszcz w większym stopniu odkłada się w tkance tłuszczowej. Z węglowodanami wygląda sprawa tak, i tutaj też obalę pewien mit, bo nie do końca nurty dietetyczne głoszą prawdę. Węglowodany mają następującą ścieżkę. W pierwszym rzędzie uzupełniany jest glikogen, wątroba mięśnie. Potem jest przyspieszanie spalania tej glukozy, tego nadmiaru. Dopiero kolejną fazą jest lipogeneza de novo i to trzeba przekroczyć 500 g węglowodanów na dzień. Dopiero właśnie w badaniach po przekroczeniu tego progu jedli dosłownie kilogram węglowodanów dziennie i po przekroczeniu właśnie tego progu zaczynali odkładać tkankę tłuszczową, ale to były tak znikome ilości, że po prostu śmiech na sali. Natomiast przy takim przekarmieniu każdy dodatkowy tłuszcz zjedzony z dużą łatwością praktycznie w 100% odkłada się w tkance tłuszczowej. Jeszcze chciałem dodać, a zapomniałem, w ostatnim filmiku się dupnąłem. Najlepsza kombinacja tłuszczu na podniesienie poziomu testosteronu to nie olej lniany, tylko oliwa z oliwek z olejem kokosowym. I pamiętajcie, skuteczność jest miarą prawdy. A po mnie na pewno będzie widać, że to, o czym mówię, jest skuteczne. Na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że ten odcinek się również podobał. Jeśli się podobał, kciuk w górę, jeśli nie, kciuk w dół. A jeśli jesteście ciekawi dalszych postępów, zapraszam do subskrybowania. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się.